W trosce o bezpieczeństwo osób, które kontrolują strefę płatnego parkowania, by ułatwić obsługę szpitali, by ułatwić funkcjonowanie personelowi, który pracuje w szpitalach w strefie płatnego parkowania, a także dlatego, że nie ma możliwości zakupu abonamentów w biurze strefy płatnego parkowania, zdecydowano, by do końca marca wstrzymać kontrolę strefy płatnego parkowania oraz sprzedaż biletów parkingowych w tym okresie. Rozpoczęliśmy wyłączanie parkomatów w niedzielę, blokowanie aplikacji mobilnych. To wszystko powinno się dzisiaj wydarzyć. Oczywiście może się pojawić jakiś parkomat, który będzie działał. Natomiast kontrola nie będzie wykonywana. Dzisiaj kontrolerzy nie będą kontrolowali strefy płatnego parkowania.